Witamy serdecznie. Jak na początek mamy ja VN Baba. Baba to słowo skąd zna? Agwani Aksu. Aha, po prawej stan. Po lewej z Horty Wa'y z Holandii. Przywitałem ich, oni się ze mną nie witają. Anwaba. A, z Ugandy. Mam sobie bez atu. No. No, gramy. Czemu nie gramy? Człowiek chce pograć i nie może. Dan Mursian. Uciekł. Zechawa, piesek z Izraela. Ojejku. Gramy. Pas. Kontrę mogę dać. Obiecuję trzy karty w każdym kolorze z wyjątkiem trefli. Nie wiadomo, czym przeciwnicy licytują. No trudno. Śliczny piesio. Wolno to idzie o dwa trefle. O. Mam dobry wist w damy pik. Wistuję. Szymon dał te rekontrę. W zasadzie powinienem w pika zagrać, wyrabiając lewe na waleta, ale może on zagra w karo do króla. O. Po co se ściągnął trefle, to nikt tego nie wie. Ale se ściągnął, wolno mu. No i zagraj w karo. Nie masz. To im coś szło. Wygląda na to, że mogli zagrać w kiery Z4. O.
Marnie to widzę. No już dzielę 8 lew. Ostatnim treflem zabił. Dobrze, że czekałem z karami. 3 bez za to mogli wygrać. Musimy mieć dobry zapis. 5 i 7. No wygrywali 5 trefli i 3 bez za to wygrywali. Ja pas, nie mam nic do powiedzenia z tą kartą. Czyli dwa kara mojego partnera z tą czwartą dziesiątką było dobrym pociągnięciem. Co to może znaczyć 2 bez atu? Nie ma tego wpisanego. Dobra, nie gra 3 bez atu. Powinien trzymać kiery, tylko jak ja ma, ten ma 5, ja mam 4, to 9 kierów. Śliczny taki piesio tu jest. Nie wiem, czy go widać, tego piesia. Śliczny piesio. Partner powinien zawistować w kiera, ale ty nie. Ej, kochani, skąd ja mogłem wiedzieć, że on ma minus? Ja czułem, że to będzie minors. Napiszę mu, że tego nie ma. Nie ma w jego opisie. A, uciekł. Ja myślałem, że to jest niezwykłe 2 bez atu. To jest takie niezwykłe 2 bez atu po prostu. Nie będziemy płakać z tego powodu. Otworzymy jedno bez atu. Kto przyszedł? Kolega z Turcji, Jusuf. A się tak nazywa groźnie.
Dwa karo to znaczy, że chcę, żebym zalicytował dwa kiery. To zalicytuję dwa kiery. Będę grał cztery kiery. I ten się pożegnał w takim ciekawym momencie. Ego. Odher. Dwa kiery. Przyjąłem transfer. Zresztą w kierach czuję się dobrze. Mam górę otwarcia, powinno być dobrze. Dziesiątka pikowa też. No. No wygrywam cztery, oddam. Cztery kiery wygram. No, wygram cztery kiery. Oczywiście, że tego trzeciego trefla przebiję. Już nie powinienem oddać lewy. Nie powinien oddać lewy. No, będzie zły zapis. Będzie trzy kiery. No, oczywiście, że wszyscy wygrywali cztery kiery. No, nic na to nie poradzę. Pierwsze koty za płoty. Jedno pik. Jak tu rozumieć, jak on nie dolicytuje? No. Powiem dwa karo, to powinno forsować. Miałem obiecywać trzy lewy. Nie wolno pasować na dwa karo. No graj, partnerze. A co se będziesz żałował? Jesteś z takiego narodu, co lubi grać. Lubi rozgrywać, niech rozgrywa. No, a ego na co czeka? No. Ciężko będzie. No, trzeba było damy pik w koło. Aj, 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 aj. To jest za rozdanie, że trzeba było damy w pik w koło zagrać. Chyba, że teraz trzeba zagrać asa pik i ma spaść król. Tam, co ty robisz, dobry człowieku? Teraz zagrasz damy pik w koło?
Ojojoj. No damy pik w koło na spadającej dziesiątce. Ajajajajaj. Zwany impas wewnętrzny. Albo od razu damy pik w koło. No standardowe zagranie. No i co? Po co to przebijasz, dobry człowieku? No nie, no to takich cudów nie ma. Czyli można było wziąć 5 pikowych. Oj, oj, oj. Damy pik w koło w pierwszej lewej albo w drugiej. Spadała dziesiątka. A stref z dobrej strony leżał. Do wygrania było. Nie będę go uczył, bo mi za to nie płacą. Bardzo ciekawe rozdanie. Za pierwszym razem damy w pik w koło i puszczamy. No trudno. Oj, 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 ale się rozdokazywali. Pięć pikowych, cztery karowe to dziewięć. No i astref dobrze leżał. Jak w ruskim cyrku. No gramy cztery trefle z kontrą. Po co ten mój mówił cztery trefle? No już nie mów pięć trefli. No, no, no. No, 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 to to pięć tref, te cztery trefle dobre było. No i kto ma króla pik? Mój ma trzy piki. Musi ściągnąć te trzy piki, bo mu kiera przebije. A kto ma damę kiera? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Nie wiem, po co tę damę tref grał. Nie ugra. No nie ugra. No nie starczy mu na przebijanie. Teraz przebije trefla. Nawet mi się nie chce tego liczyć. Kiery martwe. Jeszcze jakieś trefle ma. I będę miał promocję waletem pik. Zaraz mnie wypromuje, zagrywając kiera, wypromuje mi waleta pik na lewe.
I mój walet pik jest lewą, nawet jak ma mariaż pik. A nie ma mariaża pik. Mogę nie bić, ale partner powinien mieć jeszcze dwa piki. Nie wiem, po co on kładł tego pika. Takiego dobrego, tłustego pika położył i wygra. Jak ja to liczyłem? A no po co on tego pika położył? Ajajajajaj. Dziewiątka pik by mu się wypromowała. Nie, nie wypromowałaby się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Spasujemy. Nie będziemy się wygłupiać. Teraz się będziemy wygłupiać. Wygram to. No dwa piki do zdjęcia. No jak w ruskim cyrku. Uciekł mój partner. No, ostatnią grą Dawid przyszedł. Dawid też, też piesio. Proszę, jakie pieski tam w Izraelu są śliczne. Pik. No nie powiem dwa piku. Cieniutki jestem. Ale szpika zawistuje. Oj, dama trefy leży źle. No, wist, zaczął od trefli. O, dużo trefli ma. I tu rzucam szybko dziewiąteczkę z prędkością światła, z lekkością motyla, jak to się mówi.
Pika wyrzuca. Gdzie on ma te lewy? Gdzie on ma te lewy? No zagra w kiera i co? Mój odrzucił pika. Dlaczego mój odrzucił pika? O, lewy wyrzuca. Coś dziwnego. I mu cudownie spada dama kiera. Mój ma waleta. Gdzie bym miał te figury na otwarcie? A tu miał, w karach miał. I to też pod impasem. Mój otworzył pik. Ja bardzo przepraszam, ale to nie była karta na otwarcie jedno pik. Podziękuję.